Ministerstwo Sprawiedliwości w Obronie Obywateli przed windykacją przedawnionych długów przygotowało zmiany dotyczące zasad przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych. Nie może być tak, czytamy w uzasadnieniu, że za osobą, która wiele lat temu nieopatrznie nie dopłaciła kilku złotych do rachunku, latami ciągnie się narastające zadłużenie. Nieświadomości dłużników wykorzystują skupujące długi firmy windykacyjne. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, w tym właśnie handlu długami, które z Czasem obrastają odsetkami i opłatami manipulacyjnymi, wielokrotnie przewyższającymi należność główną. Pomysłodawcom nowelizacji nie chodzi o to, by jak podkreślają, nie spłacać długów. Chcą wyeliminować zjawisko zastraszania dłużników, nękania ich monitami i telefonami. Dług niewątpliwie nie może ciągnąć się za nami do końca życia. W polskim prawodawstwie brakuje przejrzystego uregulowania tego rodzaju zadawnień. Najczęściej też nie wiemy, jakie prawa nam przysługują. Bez tej świadomości, w myśl obecnych przepisów, nawet gdy roszczenie dawno się przedawniło, sąd uwzględnia powództwo o zapłatę. W myśl proponowanych przepisów, sąd będzie musiał z urzędu ustalić, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, oddali powództwo. Propozycja tej zmiany dotyczy wszelkiego rodzaju roszczeń, zarówno w obrocie powszechnym, jak i gospodarczym. Ponadto proponuje się skrócenie podstawowego terminu przedawnienia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych wynosiłby on jednak, tak jak dotychczas, 3 lata.